Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku z cyklu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations Online. Dzisiaj kolejny meczek i kolejną postacią za młodu, czyli wiecie, z pierwszej serii Naruto, tych młodziaków. Zrobiłem już Naruto, zrobiłem Sasuke i teraz zbierzemy się za Sakurę. Sakura w tej wersji małej jest dość słaba, z tego co słyszałem. Bardzo mało nią grałem, chyba tylko raz czy dwa razy, żeby odblokować achievementa takiego, czy tam trofeum. No ale zobaczymy, jak sobie teraz będzie ta Sakura radziła. Ma ona jakieś takie dziwne jutsu, dziwne ulti, no zobaczymy, co się z tym dzieje. Jak wiemy, Sakura w pierwszej części Naruto była dość bezużyteczna, to znaczy nic w zasadzie nie potrafiła, dopiero od Shippudena zaczęła być silna. O, i tutaj walczymy, jak widzicie, z... O kurde. Aha, dobra. Walczymy, jak widzicie, z Naruto Sage Mode, a ja właśnie próbowałem użyć ulti. Niestety to ulti jest takie, że przeciwnik musi być tuż obok mnie, żeby został złapany w to. A jak wiadomo, Naruto cały czas jest jakby klonem, znaczy, to znaczy jak on atakuje, to nie wiadomo gdzie on jest, ponieważ pełno jest tych Naruto pojawiających się, więc nie wiem, który jest ten prawdziwy i ciężko po prostu będzie go złapać to ulti, ale zobaczymy, spróbujemy. O, jak mi napierdziela tymi Rasenganami, no zostaw mnie, Naruto! Ajajajaj, no koleś ogarnia tam postać, niewątpliwie. Jak widzicie, prawie do zera mnie jak na razie jedzie. Próbujemy się podładować. Zrobiłem jutsu właśnie, ale niestety to jest takie jutsu, ja wiem o co tu chodzi. Chyba, to jak wejdzie ten koleś w te kunaje, które ja tutaj rozrzuciłem na ziemię, tą linkę, no to wtedy na niego spadnie taka wielka bomba, no i tyle, no to jest... Można się kłócić, czy to jutsu jest fajne, czy nie fajne, ale ta postać Sakury mi się tutaj dość nie podoba. Kiepskie ma ataki, no ale czego się spodziewać, jak w anime była słaba. Kurde, spróbujemy go złapać w ulti, czy się uda? O, udało się, pięknie! O, jak widzicie, pojawia się to Inner Sakura, to się tak nazywa po angielsku, czyli te wewnętrzne jakby moce wydziwiadła Sakury. Bo jak wiemy, Sakura nie ma rodziców, puszcza sobie z magnetofonu. Jak wychodziła na przykład kiedyś do, na misję, to mówiła wychodzę i ona mówiła oczywiście to do jakby jakichś manekinów czy coś takiego, bo rodzice Sakury nie byli nigdy pokazani, więc można się domyślić, że nie istnieją. Tak samo jak rodzice Rocka Lee i takich rzeczy. No ale dobra, jak widzicie, role się odwróciły, jemu się skończyło drewno, ja się uwolniłem i mogę go napierdzielać do woli, no. Żeby się nie uwolnił, żeby się... No i oczywiście się uwolnił, więc mogę mieć teraz z nim trochę większy problem, gdyż Kyuubi jest dość potężny, zwłaszcza w tej formie, kiedy uwolnił tych wielu, wiele ogonów, nie pamiętam jak dokładnie, no i już mnie je leje jak chce. Dobra, skończyło mu się drewno, spróbuję teraz przystąpić do ataku, no i dobrze, dobrze, bo wiem, że on nic nie może zrobić wtedy. No bo wiecie, drewno się skończyło, no to lipa. O tak. Dobra, spróbuję go wykończyć zanim się... Oj, pięknie. No i tymczasem sposobem rozwaliłem Naruto Sage Mode, czyli tego Kyuubiego, którego się potem zamienił. Sakura, postać kiepska, według mnie beznadziejna. Fartem chyba jakoś to wygrałem. Nie polecam jej w ogóle. Lepsza jest chyba nawet już w tej wersji z Shippudena, chociaż trochę jest wolna. A tutaj jest taka... Ani tego nie potrafi, ani tego. W sumie nic nie potrafi. Tak samo było w mandze i anime. Dobra, dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, na razie, cześć.